Witam w Minecrafcie. Ten, co to było? Już od razu? Ledwo, żebym się pojawił. Kur. Pierdzielony. Okej, znowu mam unikatowy księżyc. No. Sporo się zadziało, więc uwaga, zaskoczenie. Już wam wszystko tłumaczę, co robiłem. Tylko nie idziemy spać. Dlaczego? Bo to jest Big Moon. Tak jakoś pisało, nie wiem. Duży księżyc to jest. I co on robi, ten Big Moon? Pisało, że dzięki niemu... O, właśnie to. Slajmy się będą pojawiać. Tak pisało. No to chodźmy ubić slajma, bo wiecie, slime, slime is love, slime is life. Potrzebujemy tego slime. Kurna, tylko te pająki i wszystko inne. I creepery i inne pierdoły się pojawiają jak zwykle. Ale dobra, dawaj. Dawaj, chodź tu. Damy radę. Dawaj, chodź. Kurna. Yeah, slime. Dobra. No to jest, dobra. Mam slimy, widzicie? Yeah. Kiedyś to była rzadkość. Ja pamiętam, jak próbowałem robić. Konie. Próbowałem robić farmę slajmów, nie? Tam daleko pod ziemią po prostu wykopywałem koło bedroka, po prostu bardzo duży obszar. Tak to kiedyś wyglądało. No, bardzo duży obszar się wykopywało w pobliżu bedroka i tyle, nie? I się czekało, zaglądało co jakiś czas, aż coś się pojawi. No, przeważnie się pojawiały z czasem jakieś pojedyncze slajmy. I potem można było się bawić, nie? Natomiast chciałem właśnie pokazać, chyba że kolejnego zauważymy gdzieś tutaj. Co ja... Nie, 10 slajmów. Co ja robiłem ogólnie, nie? Przez ten czas. Pograłem sobie całkiem sporo. Teraz pomyślałem, że mogę kompilację robić. Nie zrobiłem kompilacji Minecraftowej. Chyba będę robił. Właśnie zrobiłem te schody, jak widać, sporą część. Zrobiłem tutaj tą przestrzeń. Już się rozrosła ta trawa w końcu. Ułożyłem ją sobie, może dzisiaj trochę tym się zajmiemy i pójdziemy do podziemi. Dzisiaj chciałem pójść do podziemi, bo znalazłem też nowe. Tutaj zrobiłem tak, zobaczcie, nie? Dorobiłem tak, o, tutaj dalszą część, o, mniej więcej tak będzie to wyglądać. Zrobiłem tu takie małe pomieszczonka. I tu będą nasiona. Po każdej stronie są. O, tutaj też jest. Zrobiłem jeszcze... Tutaj dalej trochę na dół, o. Tu będzie sugarcane. Stał tu. No więc tak to teraz będzie wyglądać. Mam nadzieję, że się wam podoba. Już tak sobie to wymyśliłem. Te obszary tutaj się zrobi. No z drzew wezmę po prostu liście i jakoś tak ułożę. Przy czym tu w rogach chciałem zrobić takie słupki, takie jak ten, i dać na nie pochodnie. Albo latarnie na środku. Jeszcze nie wiem. Albo tu, może latarnie na środku lepiej. No dobra, może latarnie na środku, zobaczymy. No i tu zacząłem robić taką wieżyczkę, która umożliwi wyjście tutaj. Ta wieżyczka. I można pójść też na górę. Jeszcze nie dokończyłem. I tu będzie wyjście. I tu na tym wyjściu będzie ścieżka w górę tutaj. O, jeszcze trochę tu jakoś tak na dach. Takie coś. Nie wiem, tak sobie improwizuję trochę tutaj. Coś tu stało chyba za szybą. Dobra. No tak sobie wymyśliłem to wszystko. I będę miał dużo żelaza, to się... Wiedźma znowu. Pierdziele. Jakieś kolejki się zrobi może tutaj, nie? I tak dalej. Nie wiem tylko, czy tu kolejkę też gdzieś tutaj w tych górach. Trzeba by pochodzić też tam. I wiem, że też była propozycja, żebym zszedł do tej wielkiej dziury. Wielkiej dziury, która jest po tamtym kierunku, nie? Tam na dole. Jest to jakiś pomysł, to dziuro. Myślę, że tam się przejdziemy, ale znalazłem w naszej kopalni do dungeona i chciałbym tam pójść i sobie popatrzeć, co tam jest. O tak. A i znalazłem to, geodę. Nie wiem, do czego mi to jest. Będę musiał popatrzeć, to z moda pewnie. Chyba, że to w normalnym Minecrafcie, nie mam pojęcia.
No, jest magazyn. Ten magazyn już trochę ułożyłem, jak widać. Jest, zobaczcie, kamienie, podpisałem, stones, jakieś tam pierdoły. Tutaj jest strefa wytapiania, taka drobna. O! No i co, idziemy na dół? Tu coś tam dalej będzie się ciągnąć pewnie. Znaczy nie wiem, czy jestem gotowy. Gnoju. Okej, okay. Nie wiem, czy jestem gotowy, czy mam wszystko, nie wiem. Zobaczymy. Mimo wszystko idziemy na dół. Jak kopałem, to znowu słyszałem jakieś dziwne odgłosy. W sensie tak, wiem, że są dźwięki jaskiniowe w Minecrafcie, nie? Ja to rozumiem, że są dźwięki jaskiniowe. Nawet kojarzę większość, myślę. Ale też słyszę czasami jakieś dziwne dźwięki, które nie brzmią jak dźwięki jaskiniowe. Tak bym powiem, są trochę nienaturalne jak na jaskinie. I wtedy mi się wydaje, że to ten patafian gdzieś tutaj jest i nam dokucza, jak słyszę takie dźwięki. Bo tak jak mówię, tutaj tam próbowałem znaleźć, dungeona znalazłem. O tu, zobaczcie. Znalazłem coś takiego i tu są surowce i są moby i sobie to wydobądźmy. A tutaj to będzie, tutaj to będzie, kurczę, jumpscary będą po prostu, że masakra. Już to widzę. Nie, tu będzie tragicznie. Po prostu. Tragedia. Więc są geody, nie? W każdym razie. Znalazłem je. Nie wiem, dlaczego to jest. Ktoś jest specjalistą Minecrafta, zna się, to może powiedzieć. Chyba, że to jest z moda. Nie wiem właśnie, o co chodzi z tą geodą. Czy dobrze, że to znalazłem, czy nie? Dobrze. Jak głęboko jesteśmy? 21. No to chyba Deep Slate będzie niedługo, nie? Kurna mać. Ja pierdziele. Nie idę tutaj. Co się nie da chodzić w ogóle, dobra. Strefa zgniotu totalna tu jest. No dobra, jest coś tam. Ej, ty, gdzie mnie to? Się tak lubicie przytulać strasznie? Ach, ty gnoju, blisko, zaszedłeś mnie, co? Grzyby rosną. No dobra. Nietoperz. Czy nietoperz jest przeciwnikiem? To nie wiem, nie znam się. Co to? O, deep biome się zaczął, kurde, nie? Patafiańcu. No więc to z czego... Cholera jasna. No to z czego Minecraft słynie, tak? Teraz będziemy robić, czyli kopanie i wydobywanie surowców. Tutaj po to tu przyszedłem z wami, żeby trochę pokopać. Więc kopiemy. Słyszałem też o takim stworku Warden. Nie chciałbym na niego natrafić, tyle powiem. Z tego co słyszałem. A wiem, że on jest w takich deep, tych takich biomach, takich tych podziemnych, że tam jest takie corruption, nie? Od razu mi się to kojarzy z Terrarią normalnie, jakiś corruption. Grałem w Terrarię, tak. Wiecie co, jak będziecie chcieli, to może i w przyszłości mogę zrobić serię z Terrarii nawet. Jak będziecie chcieli, nie? To już od was zależy tylko. Czy by się wam to podobało? Okej. O, Supermoon minął, dobra. Właśnie to było to, Supermoon to był. Okej. Jeszcze mi powiedzcie tutaj, specjaliści Minecraftowi, proszę mi powiedzcie. A czy da się jakoś tak zrobić, żeby ten Warden się nie spawnował? Bo to są takie krzykacze, nie? Są takie obiekty, ja takie nazwy krzykacze, powiedzmy, pewnie się inaczej nazywają. I czy da się je zniszczyć na przykład? Czy da się podkraść tak do nich i je pist? Co? I wtedy on się nie zespawnuje? To mi tu powiedzcie, nie? Specjaliści. Czy tak można zrobić? Czy muszę po prostu cały czas chodzić tym i uważać, nie? Cały czas. Czy mogę właśnie je niszczyć i wtedy on się nie pojawi, nawet jak się nawet jak będę biegał. Nie wiem. No więc jest tutaj, rozumiem, to jest Deep Slate.
Ładny kamień, podoba mi się. A jak w Terrarii były takie głębsze biomy, nie? Też zawsze. Ups. Ej, czy tutaj w takim razie, jak zauważyłem ten kawałek, to tam nie ma gdzieś głębiej biomu? Co? Cholera jasna. A, ktoś mi może powiedzieć, co się zna. Dobra, ale to jest tragicznie po prostu tutaj. A to jest żwir. Dobra. No, ja żwiru nie lubię. I sobie stąd idę. O. No też te nietoperze to chyba są niegroźne, nie? Zupełnie. Niech są, niech latają. Nie będę ich zabijał. Dlaczego? Nie wiem, czy właściwie się powinno je załatwiać. Nie wiem. Nie znam tak dobrze. Okej, okay, no to tu był, tam jest Deep Slate. Tutaj też jest Deep Slate. Tam chyba kopalnia jest. Tam jakaś pajęczyna jest, widzicie? Kurna, ty. O, żeś ty, co to za zombiak jest, co? O ty. Co to jest za zombiak w zbroi mi tutaj, co? Ciekawe, ale to złota zbroja to jest dla dupy, nie? Z tego co wiem, to... Nie wiem, czy to w ogóle się opłaca... brać to, nie wiem, może z pigmenami... Czy on się uśmiechał? Jakieś takie miałem wrażenie, że... O, żeż ty, co to jest? Ale tam są chyba szkielety. Kurna, co jest? Dobrze, strzelajcie do siebie, yeah! O, dobra, dużo was. Jaka masakra, nie? Się tłuką. Patafiany, dobra. Nic z tego, nie zespawnujecie się teraz. Mam was, robaczki. Kolce, mam złoto, mam żelazo, mam strings, siodło, o siodło później sobie wezmę. Co to wszystko? Beczka znowu jest tu jakaś? Jest beczka. Diamentowy pancerz dla konia? What the hell is this, bro? Dobre to jest, ja się nie znam, nie? Pancerz dla konia diamentowy pewnie najlepszy, ale w sensie jakby chodzi mi tylko o to, że... No co, będę mógł kuniem, tak? Sobie popylać. No dobra. Kurna, creepy dźwięki strasznie są tutaj, widzę. Masakryczne są te dźwięki. O, czy ja widzę złoto? Czy mi się wydaje? Złoto. O! Ach, nie to chciałem zrobić, ale okej. Okay. Tak też można się jego pozbyć. O, ej, ja wiem co tam jest chyba. Warden się zespawnuje, mnie ubije po prostu, będa mnie zniszczy. Nie no, to jest creepy w tych podziemiach. Ja to nie chcę być. Ej. I don't want. Nie chcę. Pierdziele. Ktoś mi powie, nie cackaj się. No, łatwo ci mówić. To nie ty, kurde, tutaj chodzisz, się pocisz. O! Bro. Proszę, żeby mi ktoś wytłumaczył mechanikę tych biomów, tych Dark Deep, bo ja nie znam. To są te krzykacze właśnie. To nie wiem jak to się nazywa. Tam, o, to tam może Warden się pojawiać. O kurna macie. Ja chyba...
Ja chyba sobie stąd pójdę, wiecie. Zbiorę tylko to złoto. I stąd idę, nie? O tak, są. Dobra, to dajcie mi znać w komentarzu, co? Tutaj drodzy oglądający. Jak sobie z tym radzić, z tym o... Mogę to zniszczyć, czy coś? Czy po prostu muszę chodzić po cichu i tyle, nic więcej? Dajcie znać, co mam z tym zrobić. Bo tam bym poszedł chętnie, bo tam pewnie skarby jakieś będą, nie? Tak się spodziewam. Czy coś, a tutaj wiecie. No, jest nieprzyjemnie, nie? Jest nieprzyjemnie tutaj. Mówiąc, że muzyczka zaczęła grać, żeby mnie trochę rozweselić. Ale wąskie jaskinie. Masakra. O, żelazo. A co to jest? Znowu jakieś ten inne? Tip State Rock. Co to jest? Tuf. Nie wiem, co to jest tuf, szczerze mówiąc. Musiałem sobie przetłumaczyć z angielskiego. Mogę to... Wiedziałem, że będzie za mną. Kurna, wiedziałem. Teraz jakoś tak czułem, nie? Teraz w tym momencie. O, redstone. Chyba co? Czy to rubiny są? Nie wiem, w sumie. Złota więcej jest. No, więc trochę się boję tego deep biomu, więc powiedzcie mi, co mam zrobić. I czy w ogóle tego Wardena da się zabić? Czy da się go zniszczyć? Czy to tylko trzeba uciekać i nic więcej się... Co tak, żeś się uwziął? Teraz tak się dużo pojawia, nie? No, da się go ubić, czy trzeba, czy lepiej spierdzielać przed nim po prostu i nie ma co się trudzić w ogóle, bo ma tyle HP, że ten... Więc tak muszę wiedzieć, co mam robić, nie? Po prostu, tak, w takich miejscach, bo nie wiem. Lapis jest, oje, no, też jest lapis, nieźle. Więc mówię, jako że jestem świeżak, to potrzebuję lekcji tutaj od was. Bo nie wiem, nie ogarniam. Wiecie co, wrócimy tu zaraz, dobra? Tylko chodźmy na powierzchnię. A żebym sobie oświetlił wszystko, nie? Ładnie. No to dobrze, to chyba nic się nie będzie mi tu spawnowało, co? Jak tak, żebym sobie oświetlił. Mam nadzieję. To zaraz był. Co to za dźwięki? To chyba nie muzyczka. Jakieś takie dziwne. Dobra, chodźmy stąd na razie. Później zaraz tu wrócimy, nie? Wydobędziemy jeszcze trochę tych. No, deep biome. Się trochę boję, kurde, tych krzykaczy, że mi się Warden zespawnuje i mnie zone-shotuje. Podobno tak mocny jest, że one-shotuje, nie? Tak słyszałem. To grubo. Znaczy całego odcinka tam nie będziemy spędzać w podziemiach, spoko, myślę, jeszcze coś to na powierzchni porobimy, tylko wiecie, jak akurat znalazłem, jest okazja, to trzeba skorzystać, nie? Ja tą kopalnię dalej pewnie pociągnę, dalej po prostu pójdę na dół, głębiej jeszcze zejdę do tych warstw tam bliżej bedroka, bo tam jest diamentów więcej, nie? Więc zejdę sobie tam po prostu i tyle. No jest dzień, proszę bardzo, pięknie, dzień. I tu mam stołny, to tu będę ten Deep Slate tu będę trzymał. Teraz tak, ors, gdzie mam ors? Tu mam ors. Tu mam ory. Ororo. Raw gold, pięknie, lubię złotko. I teraz tylko tak, tu są z mobów rzeczy, takie trzymam, o. Z mobów i może tutaj też by te zbroje trzymał jakieś, bo teoretycznie one z nich dropnęły. A ten horse armor to ja będę trzymał sobie tu, może. O, na przykład. Koza tu zeszła. O. No, tym razem normalny księżyc, nie? Nie żaden unikatowy.
Był Super Moon, to teraz jest zwykły. A, sorry, herbatki się chciałem napić. Dobra, no to chodźmy po resztę tych surowców, co? Tak sądzę. Chodźmy po resztę. I zaraz stąd spadamy. Będziemy robili coś na powierzchni. I rozumiem, że enchantment znalazłem. Ciernie. To coś... Też nie wiem, co to jest dokładnie, jaki to jest efekt, ale obstawiam, że pewnie jak mnie przeciwnik uderzy, to będzie obrywał sam. Tak sądzę. Tak na logikę, nie? Z jakichś innych gier. Ciernie, ciernie były. To zawsze się kojarzyło z czymś takim. No. Jeszcze redstone i lapis był, nie? Lapis chyba jest do enchantowania używany, prawda? Tak przynajmniej mi się wydaje, że do tego służy. Będę miał dużo żelaza i złota, to będę mógł kolejkę robić, ale jeżeli chodzi o złoto... Złoto. Jakbym potrzebował więcej złota, to trzeba iść do biomu... Jak on się nazywa? Mesa, nie? Bo tam podobno w tych opuszczonych kopalniach w Mesie słyszałem, że jest bardzo dużo złota. Złoto? Jestem biedakiem. Dużo złota. No dobra. Więc tu... Tu był... Tu zaraz był ten... Kurde. Jeszcze ty tu jesteś? No. Deep Dark. Deep Dark? Mroczny Darek? No, głęboki mroczny Darek, okej. Więc ten Warden, tak, on podobno jeszcze jakiś taki efekt creepy robi, że jak jest blisko, to ci obraz ściemnia i nic nie widzisz. Super. Po prostu super. Nie dość, że jest mocarz, to jeszcze nic nie widzisz. Redstone, będę mógł się bawić w pistony i inne pierdoły. Dobra. No i lapis lazuli, tak? Jeszcze tutaj. O, dziękuję. O, dziękuję. O, dziękuję. O, tam jest jeszcze coś, czekajcie. Tutaj wyżej jeszcze jest jaskinia. O, come on, no. Kurna, no takie są najgorsze, no. Taka ciasnota. Ale warto było tu przyjść. Hehe. Lapis znowu. No nie, no co to jest, no. Tragedia, come on, man. Come on, man, nie rób mi tego. Może to jakaś geoda będzie, co? Czy coś takiego, nie wiem. Tam jakieś takie kryształy można podobno znaleźć, nie? Słyszałem. Nie wiem też, do czego to jest, zupełnie nie wiem. Jakiś tam ametyst czy coś, ale mówię. Muszę nadrobić zaległości minecraftowe, o tak. Te pochodnie mógłbym zbierać z powrotem, ale dobra, trudno. Miedź to na razie chyba w ogóle to nie jest zbyt użyteczna, nie? Poza piorunochronem to nie wiem, do czego mógłbym jej użyć na razie. O, okej, okay, tam jest jeszcze ciemno, ewidentnie się spodnują. No, muszę to oświetlić, jeszcze tamten punkt na to wygląda. A, come on. O, tu jest jeszcze żelazo, fajnie. To też jest miedź. Gdzieś tam na dole jest. Dobra, wydobędę to mieć. Jak jest, to niech jest. Mogę zrobić bloki z miedzi, o. Zupełnie nie wiem, do czego mi będą przydatne, ale zrobię. Może. Więc spadł ten jeden kawałek żelaza gdzieś tutaj. Chyba. Gdzie on jest? Kurde, nie widzę go. No dobra. Wiecie co, może do mesy się przejdziemy, albo zrobię kolejkę w przyszłości właśnie do mesy chciałem zrobić. Żebyśmy sobie tam mogli jeździć minecartami, to będzie szybciej, nie? O. Tak, minecartem byśmy się potem przejechali, bo biom mesa wcale nie jest tak super mega daleko od nas. Znaczy, jest trochę daleko, ale wiecie, nie aż tak, że nie wiadomo jak. O, tak
pewna odległość. Więc akurat można by, nie? Się wtedy tam przelecieć. You spin me right round. Dobra. Nie lubię takiej ciszy totalnej. Kurde. Nie lubię takiej ciszy totalnej. Okropieństwo. O! O nie, jeszcze ta muzyczka podziemna. Daj spokój. Daj spokój, ziomek. Kurwa, dźwięki jakieś creepy mega. Dobra. Okej, okay. No w każdym razie trzeba coś pogadać, bo jak tak ja jeszcze nie gadam i się wyciszę totalnie, to już się robi w ogóle, to mega nieprzyjemnie. Więc przynajmniej będę gadał coś tutaj. Więc wydobywamy te żelazo. To wszystko przez ten mod. Z tym hero brainiakiem, nie? On mnie tak tutaj stresuje, powiem wam, tak? Poza tym to nie byłoby źle nawet eksplorować tych jaskiń. Tylko po prostu... Ja po prostu wiem, że wiecie, menda się może pojawiać, tylko się obrócę i zaraz będzie... A stoi tu, kurna. No to mnie stresuje, o tak. I co to za dźwięk dziwny, taki wysoki, słyszę co chwilę taki... Ach, jemy. Stoi za mną pewnie, ale huk z nim. Dobądźmy to i chodźmy stąd. Oga? Nie ma. Złoto. Ale jest creepy w tych jaskiniach, no mega po prostu. Jeszcze ten ambient, ja wgrałem sobie ambient. To słychać taki szum, nie? Cały czas jakby powietrze po prostu tutaj, nie? Omega jest po prostu klimat teraz. Usłyszycie? Dobra, idziemy stąd, co? O! To mnie dziwi, co to jest za dźwięk? Czy to jest z ambientu, czy coś innego? Dobra, ja się dokopię tym moim tunelem na głębsze warstwy, po prostu. O, dziękuję. Ale tu węgla już nie ma, co? Zresztą słyszałem, że węgiel się pojawia bardziej w tych wyższych warstwach teraz, nie? Te niższe, jak tu gdzie teraz jestem, no to już węgla nie, to bardziej jakieś surowce, tak jakbyśmy chcieli, jakieś... O, zobacz, jeszcze tutaj coś jest. Ach, dobra. O, dzień dobry. Dwa w takim ciasnym tym były. Nieźle. Diory tutaj nie... Rok? Nie chcę rok. Myślałem, że to proch ten szczelniczy, nie? Ale najwyraźniej nie. O, tu jeszcze jest żelazo. Ale tam jest też Deep Dark, tam dalej, głębiej, więc... sobie... no. Więc ja bym się tym Deep Darkiem może zajął, tylko właśnie poczekam do kolejnego odcinka, to wy mi dacie znać, co? Mam nadzieję. Jak nie, to będę musiał poszukać sam jakoś, ale no, mam nadzieję, że dacie mi znać po prostu, co ja mam z tym zrobić, nie? Czy wiem, że mam się tam skradać na pewno, nie? Czy mogę rozwalić te krzykacze i tak dalej, i jakieś takie ogólne te... I z tym Wardenem, czy można go zabić, czy... Nie, w ogóle, czy lepiej w ogóle się nie kłopotać o to, jeśli o to chodzi. I takie tam różne takie pytania moje, nie? Tutaj.
No, ale w tej chwili to chodźmy na powierzchnię. Może jeszcze sobie pochodzimy na powierzchni nieco. Węgla poszukam. O właśnie, bo węgiel bardziej na powierzchni występuje, nie? Więc spróbuję poszukać trochę węgla jeszcze, przyda mi się. I trzeba by w międzyczasie kontynuować projekty budowlane, nie? Może zagrodę dla krów zrobię, a właśnie. I potrzebuję skóry na książki. A później będę mógł enchantować, tak? Z tego co wiem. No. Muszę ogarnąć w ogóle takie rzeczy jak naprawa, jakieś te blast furnace i ten do kamienia, taki ten koło, ten piła do kamienia i tak dalej. Nie ogarniam tych rzeczy w ogóle. No, no, żadnej z tych rzeczy ja na razie nie ogarniam, więc trzeba będzie no, podszkolić się trochę z Minecrafta. Chodźmy spać. Co? Supermoon? Nie, to stara wiadomość. Myślałem, że Supermoon nowy się pojawia. Supermoon. Okej. Okay. Jeszcze sobie tu odłóżmy tylko. Tuf i takie tam kamienie, dobra. Granit też tutaj gdzieś mam, nie? Granit, okay. Dobra. Na razie nie będę tego przepalał, nie? Na razie to chciałem po prostu, wiecie... Ors. Może tutaj będę trzymał takie rzeczy. Lapis. Mopki z mobów. Te kamienie mam, mogę nimi rzucać podobno. Dobra. Strzały, nie, strzały wezmę. No dobra, okej. Okay. Strzały i takie tam będę tu trzymał. Siodła też będę trzymał. Książkę do enchantowania, strzały i tu będę miał to, wheat. A z tą kozo to nie wiem, co ona będzie mnie uderzać. Jak się nie patrzy, to ona będzie atakować? Tak nie wiem. Okej. Okay. Tak, tego jeszcze nie rozebrałem. Jeszcze nie rozebrałem tych struktur. Chodźmy tam w góry, co? Może... Chciałbym węgla. O tak, nieco. To jest blisko bardzo. Tylko tak się wydaje, że to daleko, ale to jest bliziutko. Pieska. O, wiem. Spróbuję pieska znaleźć i oswoić sobie. O, to będzie dobre. Przyda się towarzysz, przynajmniej żeby nie było tak pusto, nie? Czasami. A podziemia to są zabójcze teraz z tymi modami. A to zasadziłem trochę drzewek, będę musiał ściąć. No. Podziemia są zabójcze. Kurde. No. O, to są te chyba, nie? Takie obiekty czy coś, tak? Nie wiem zresztą, chyba. O, to mogę to zniszczyć chyba, nie wiem. Zobaczymy. Więc chodźmy tam w stronę tych gór. O nie, no. Dobra. No. Oh shit, dobra. No tu widzę, że jest śnieg taki ten. No dobra, można go rozpoznać rzeczywiście, okej. Okay. Po prostu nie ma na sobie tej wierzchniej warstwy, tak? Widzicie? O tu, a tu. No dobra. Lassie Glaster. Old Grove Taiga. O, widziałem węgiel po lewej, sporo węgla. Chodźmy na szczyt najpierw. Są konie. Kurde, ciekawie to jest, no. No nic, dobra. To też trzeba będzie ogarnąć tamto zejście, to poprzednie tam na dole, nie? Się ogarnie. Tym razem taki odcinek trochę bardziej o eksploracji i wydobyciu surowców. Niż prace budowlane. Będziemy tak na zmianę robić trochę, co? No i będę musiał właśnie opracować tą kolejkę do mesy, ponieważ chciałbym tam sobie pochodzić. W mesie, albo się przejdziemy po prostu, wydobyć dużo złota chciałbym, nie? O tak.
spróbuję właśnie może poza odcinkiem też zrobić to zejście tam głęboko w dół. Głęboko w dół. Żeby jakichś diamentów poszukać, nie? Może. Już powoli. O, węgiel, super, właśnie tego chciałem, węgla chciałem. Bo diamentów i lawy potrzebuję, jak rozumiem, żeby zrobić enchanting table między innymi, nie? O właśnie, trzeba znaleźć źródełko lawy. Wiem, że są powierzchniowe źródła czasami, ale pewnie spróbuję znaleźć podziemne. To byśmy też mogli zrobić przejście do Netheru, nie? Tego... Był tutaj, kurde, takie coś czerwone widziałem. Nether nowy właśnie, to ja nie byłem jeszcze zupełnie, wiecie. Więc dla mnie to będzie naprawdę nowiuteńkie też doświadczenie, ten nowy Nether, bo nie kojarzę Zero, nie? Zupełnie nie znam tego nowego Netheru. Wiem, że jakieś tam są biomy teraz w ogóle i tak dalej. Ja pamiętam, kiedyś to tylko był, wiecie, no, jeden blok i tyle, ten taki czerwony Netherrack. No i twierdza była, to twierdzę to pamiętam. Ja już wtedy grałem, jak twierdza była i się szukało tej twierdzy i tak dalej, ale poza tym to nie. Poza tym to jest dla mnie nowość Nether, tutaj ten nowy. O kurde, zobaczcie, jakiś domek. Yo! Ej, tam pójdziemy, yo! Co to jest, kurde? A ładny taki, nie? Teraz tam idziemy? Może teraz, co? Chodźmy. Tylko wydobędę. Mam nadzieję, że nie jest wypełniony truposzami znowu ten domek. Wygląda ładnie, taki zadbany się wydaje, no. Nie, trochę zarośnięty jednak na dachu. No dobra, zaraz zobaczymy, co tam jest. Ale węgla. O to chodziło, chcę dużo węgla. Przyda mi się, bo ja te kamienie wypalam, wiecie, i po prostu będę mógł wypalać więcej. Ostatnio nawet zacząłem drewna używać, żeby nie wyczerpywać tego węgla, chociaż wiem, że węgiel jest dużo lepszy. Ale zacząłem używać drewna właśnie z tego powodu, że węgiel schodzi, nie? I chciałem go trochę uzupełnić, ten węgiel. Więc akurat tutaj się udało trochę uzupełnić. No, ładnie, już jest sporo. Dobra, to sprawdźmy sobie to. Pamiętamy, że mój domek jest za górą. Okej, jest za górą w tył. To pamiętam orientację, gdzie mam iść. Zobaczmy, co to jest w ogóle. Co tam znajdę? Cokolwiek tam mieszka? Zaraz zobaczymy, nie? Czy to jest opuszczony. Las brzozowy, taki dość neutralny mocno. Zobaczmy. Czy znowu jakieś truposze? O, tu obok jest, okej, Dark Forest. No to może nie powinienem tu podchodzić do tego domku. Jakiś domek Baby Jagi, co? Normalnie. Czekajcie. Chcę zrobić screenshota. Może na miniaturkę będzie. Nie no, sodynie. Kurde, co to jest? Nie no, budynek wydaje się zadbany. Ma nawet jakieś tu kwiatki. Jest portal do Netheru, mają zużyty. Wool jest? Co to jest, kurde? Hello? Hello? Kurde, to jest jak... To jest creepy, powiem wam. Możesz ty. To jest creepy. Z jakiegoś powodu dla mnie. To takie gotowe wszystko, idealnie, zobaczcie, skarby, wszystko, nie, i tak dalej. Przychodzisz w takie miejsce, nikogo nie ma, nie wiem jak wy, dla mnie to jest takie, kurde, coś mi się nie podoba, nie? Tak, no, nie podoba mi się to, tak, dosłownie. O, jeszcze jakieś zupgrade'owane te, no kurde, idealnie, wszystko. Coś, to jest zbyt idealne, to jest jakieś takie, o... No, jakieś takie, kurde, może coś tu pod ziemią jest, co? Nie wiem. Wiedziałem, że jest coś pod ziemią, no musiało być.
Nie wiem, jak na to padłem, jakoś tak, żebym się domyślił po prostu, że coś mi tu nie grało, nie? Jakoś tak było za ładnie. A nie, to zwykłe skarby dalej, no. Co jest? To chyba z moda jest, wydaje mi się. O tak. Unbreaking? Tak, to jest z moda. To jest z moda ewidentnie, nie? Mam taki mod wgrany. Ten mod generuje różne struktury w świecie gry. Muszę beczki też porobić, fajnie wyglądają. No i to muszę wziąć wszystko sobie, nie? Bym zabrał jakieś tutaj te stoły, pierdoły. Kurde, wiecie co, chyba będziemy musieli tu przenocować w tym dziwnym miejscu, bo się robi ciemno, a nie dobiegnę z powrotem. Bardzo ładny domek, ale taki podejrzany jest. Okej. Okay. No dobra, przenocujemy tu, zobaczymy, czy coś się stanie, nie? Let's have a look. A tu patrzysz w nocy, coś się stanie, nie? Kurczę blade. Blue Moon jeszcze normalnie, I'm feeling lucky. Oh, really? O, jedzonko miał na strychu ktoś tu. O, żeż ty, ale jedzenia. Dobra, chodźmy spać. You freaking kidding me? Jakie monstery są tutaj? No to kurna scenariusz, ten mocno negatywny zaczął się spełniać, widzę. O dobra, mogę. Ten obraz mi się nie podoba, ewidentnie. Wither? Co tu robi obraz Withera? No, dobra, szalić to, idziemy stąd. Ja tu może wrócę zgarnąć resztę rzeczy, ale mówię, jakoś taki ten domek ma taki nieprzyjemny vibe, po prostu, jak dla mnie. Ale dzięki za rzeczy. Karamba. Płyty muzyczne, muszę zobaczyć, nie no, chyba diament jest potrzebny, co, żeby zrobić ten do muzyczki, jukebox czy jakoś tak, nie? Muszę sprawdzić, bo nie pamiętam, jak się go robiło zupełnie. O, witam, szkielet. No, jukebox. Ale jazda. There are monsters nearby. A wiecie, że to mogły nie być potwory jeszcze, to Herobrine mógł stać obok gdzieś, wiecie? Z tego co wiem, to tak jest, że jeżeli on jest w pobliżu, to nie mogę spać. To dlatego może tak było. On sobie stał gdzieś obok mnie i kurde, blokował mi sen. No to patafian. Możliwe, że jak zszedłem na niższe piętro i tak dalej, to on zniknął. Ale jest bardzo prawdopodobne, że tak się stało. Dobra, tam jeszcze jest węgiel, chodźmy go wydobyć. Muszę poszukać tego pieska po prostu, chciałbym mieć. Będzie jakieś towarzystwo, będzie mi dotrzymywał, bo tak jest samotnie. Ciekawe, czy pies może chodzić po drabinie? Tutaj w tej grze? No. Przecież nie będę go zabierał do podziemi raczej, tak. Chyba, że jakichś powierzchniowych. Dobra. Teraz będę miał maksymalny poziom, nie? Z tego co wiem chyba. Już się nie da wyższego chyba. Niż 30. Tak sądzę. Wypadałoby coś zrobić z tym eksperymentem. A, zapomniałem o innej rzeczy. Dobra. Ktoś mnie poprosił, żebym zmienił tutaj render distance i simulation distance do 8.
Podobno to upłynni grę sporo. A podobno widać, że FPS-y spadają. Nie wiem, wy widzicie to? Mi to się dowodzi, że jest płynnie, jak sobie oglądałem materiał, nie wiem. Ale no jak ograniczyło to. O, ja pierniczę. Far Horizons by było fajnie sobie grać, tylko że Far Horizons nie wiem, czy jest na... nie wiem, czy jest na fabrykę, bo ja mam fabrykę, nie? Nie Forge'a. Albo odwrotnie, muszę sprawdzić. Możliwe, że odwrotnie. No, w każdym razie ten... Zresztą nie wiem, jak Herobrine będzie działał. Czy on nie będzie mi się wtedy spawnował gdzieś tam w cholerę daleko, niby? Że tak jakby gra będzie rozumieć, że widzę wszystko. Ale Far Horizon zobaczę, muszę zobaczyć właśnie, czy mogę sobie to zainstalować, bo dobrze by było, szczerze mówiąc. Bo może jest i płynniej teraz, ale dla mnie to jest to małe pole widzenia, kurde. No, zobaczcie, no. Dla mnie to jest blisko. Po prostu ja bym wolał większy zasięg mieć osobiście. O, góry ledwo widzę. Muszę to sprawdzić, kurczę blade. Dobra, ja sobie zobaczę po prostu. I jak tak, to sobie zainstaluję po prostu. Jeżeli będzie wszystko ok i mogę pod mój mod ten manager, taki launcher, to sobie wgram tego fabryka chyba, czy ten Far Horizon. I chyba, no, zobaczymy. Dorzucę sobie, bo... No mi się nie podoba tak, nie? Po prostu, o. Znaczy taki trochę stary vibe ma, kiedyś tak było, nie? To podobno takie, tak blisko była tam mgła dość, ale... Nie, za blisko. Chcę mieć większe pole widzenia. I ta koza mnie wkurza. Trochę. Z tego co wiem, one mogą naprawdę porządnie kopnąć, także polecisz, polecisz daleko. Więc dlatego... Myślę, czy jej nie załatwić melon. Nie wiem, co to jest bitrut. W ogóle nie znam tłumaczenia, muszę sprawdzić, co to jest bitrut i jak to sadzić w ogóle, czy mogę normalnie, czy to jest coś innego. Muszę zobaczyć. Więc mam Unbreaking Efficiency Silk Touch. Orzesz ty. Tu jakiś mod jest ewidentnie zbyt OP. No. Tu któryś mod jest zbyt OP. Ta struktura to była zabójcza, po prostu. Takie rzeczy, kurczę, blady, takie rzeczy tam były. Nieźle. I kompas mam, nie? Tam jest północ, tak? Gdzieś w tym kierunku, tu, o. No, to jest północ. Dobry staw. O, więc to trzeba będzie urządzić. Może te latarnie porobię właśnie tak tu na środku, na każdym tym. Pyk. Pyk. Zobaczymy. Te krzaczorki jakieś tutaj też ułożę, żeby to jakoś wyglądało. No, coś tu wymyślę, nie? No i dalej będę pewnie kontynuował budowę w międzyczasie. Tutaj jakoś chciałem tu górne piętro, chciałem tu taką wieżę zrobić. Mówiłem, tu takie przejście może będzie po górnym piętrze, jakby coś tutaj będę kminił, nie? Bo już pora kończyć odcinek chyba, widzę, wiecie? Tak mniej więcej już powinniśmy kończyć, więc... No. A tu może zrobię właśnie jeszcze trochę ładniej te schodki. O, będą takie fajne zejście. I tam jest ta dziura, nie? Właśnie, że była propozycja chyba tam, tak mi się wydaje, żeby zejść tam właśnie. No dobra, może zejdziemy, nie? Why not? No, nie jest to jeszcze jakoś super głęboko chyba, ale sprawdzić można, co tam jest, nie? Czemu nie? No i konie, no. Dobra. Sporo rzeczy do zrobienia. No, wracam na górę. O moich schodach wyborowych. No, i będę się z wami w tym momencie żegnał, tak sądzę. I do następnego.